Dzień dobry, Kamila Szuba-Salwiak. Witam Państwa i zapraszam na magazyn Ustecki. Hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce była miejscem finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu w kategorii wiekowej U13. Gospodarzem, a jednocześnie współorganizatorem turnieju był MKS Jantar Ustka. Do zawodów przystąpiło 15 zespołów wyłonionych w drodze eliminacji w całej Polsce plus gospodarz MKS Jantar Ustka. Łącznie swoje umiejętności przez 3 dni zmagań pokazało 209 zawodników. Rozegrano 32 mecze, w których zdobyto 184 gole. Myślę, że wśród Was jest kolejny zdobywca nagrody dla najlepszego piłkarza FIFA. Jestem przekonany, że tak będzie, jeżeli z taką pasją będziecie oddawali się swojemu hobby dzisiaj, a być może w przyszłości również zawodowi, czego Wam serdecznie życzę. Pierwsze dwa dni to gry eliminacyjne w czterech grupach. Ustecki Jantar w swojej grupie uplasował się na drugiej pozycji, dzięki temu dostał się do fazy ćwierćfinałowej. Niestety po dramatycznym meczu Jantar uległ Borowi Regut 3-2, tracąc trzecią bramkę na 20 sekund przed końcem meczu. Ostatecznie młodzi zawodnicy z Ustki uplasowali się na pozycjach w przedziale 5-8, co jest dobrym wynikiem, zważywszy, iż na co dzień to zawodnicy grający na tzw. trawie. Krew nie widziałam, pot, łzy na pewno, kilka kontuzji się zdarzyło, ale przede wszystkim walka do samego końca, walka o każdą piłkę, o każdy centymetr tej pięknej hali, która w tej chwili, mam nadzieję, stanie się taką halą wizytówką, na której będziemy rozgrywać i turnieje eliminacyjne Mistrzostw Polski w futsalu. Ostatecznie mistrzem kraju została drużyna z miasta partnerskiego Ustki, Rekord Bielsko-Biała, która w finale pewnie pokonała Piasta Gliwice 4-0. Tym samym gliwiczanom przypadły srebrne medale. Brązowymi medalistami zostali zawodnicy z GLKS Wilkowice, którzy pokonali Bury Regut 6-3. Przyznano również nagrody indywidualne. Najlepszym strzelcem okazał się Piotr Wrona z GLKS Wilkowice, najlepszym bramkarzem wybrano zawodnika Rekordu Bielsko-Biała Kacpra Ślązaka, zaś najlepszym zawodnikiem turnieju został Adam Ciućka z GLKS Wilkowice. Całe mistrzostwa można było oglądać za pomocą relacji internetowych. Zawody ze względu na pandemię odbyły się w ścisłym reżimie sanitarnym i niestety zamknięte były dla publiczności. Ustka otrzyma prawie 5,5 miliona złotych na budowę certyfikowanego stadionu lekkoatletycznego na ulicy Sportowej. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budowa certyfikowanego stadionu lekkoatletycznego kategorii 4A w Ustce wraz z zapleczem sportowym ma rozpocząć się w przyszłym roku. Inwestycja ma duże znaczenie dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, gdyż obecnie brak jest tego rodzaju obiektu nad Bałtykiem. Dlatego Ustka ma szansę stać się podstawową bazą do organizacji stacjonarnych szkoleń zimowych, a stadion wraz z zapleczem ma zapewnić jak najlepsze warunki szkolenia sportowców. Z pewnością stanie się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej i europejskiej. Obiekt w pierwszej kolejności będzie jednak służył mieszkańcom Ustki i usteckim klubom sportowym. Ma być wykorzystywany do szkoleń uczniów klas sportowych zarówno ze szkół usteckich, jak i powiatowych. Otrzymaliśmy niedawno środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oprócz tego mamy także środki zapewnione jeszcze z Ministerstwa Sportu. W związku z tym dysponujemy już spiętym montażem finansowym na realizację tej inwestycji. W przyszłym roku będziemy chcieli ogłosić przetarg z zakończeniem w roku 2022. W ramach tej inwestycji przebudujemy w pełni ten stadion właśnie na potrzeby wszystkich dyscyplin lekkoatletycznych, sportowych, no oczywiście może z wyjątkiem maratonu. Ale takie działania zamierzamy zrealizować po to, aby ten obiekt stał się w pełni funkcjonalny. Stadion został zaprojektowany z uwzględnieniem funkcji lekkoatletycznych, z boiskiem rozgrzewkowo-treningowym, umożliwiającym jednoczesne treningi w rzutach długich, czyli młot, dysk i oszczep, oraz treningi pchnięcia kulą i rzutów wielobojowych kulą. Będzie to jedyny nad polskim morzem stadion lekkoatletyczny, na którym jednocześnie będzie mogła bezpiecznie trenować duża grupa sportowców, ponad 100 osób. Warto podkreślić, że Ustka posiada bardzo duży potencjał sportowy w lekkiej atletyce. LKS Jantar to jeden z najlepszych klubów w Polsce, kolebka wielu reprezentantów kraju i medalistów Mistrzostw Polski. Zawodniczka klubu Klaudia Maruszewska została w 2016 roku mistrzynią świata juniorów w rzucie oszczepem. Szacowany koszt inwestycji to 12 milionów złotych, w tym uzyskane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2 miliony 600 tysięcy złotych. Pozostały koszt inwestycji zostanie pokryty z przyznanych rządowych funduszy inwestycji lokalnych, w tym z pierwszego naboru.
w wysokości 4 020 000 zł oraz drugiego naboru 5 380 000 zł. Obiekt ma być gotowy w roku 2022. Jeszcze w grudniu bieżącego roku Urząd Miasta Ustka planuje podpisać umowę na budowę kładki rowerowej nad rzeką w okolicy stanicy kajakowej. Kładka będzie częścią trasy rowerowej R10 i powstanie do końca przyszłego roku. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym to projekt regionalny realizowany w ramach partnerstwa miasta Ustka i miasta Słupsk. Na terenie Ustki powstanie trasa o łącznej długości około 5 km wraz z miejscem postojowym dla rowerzystów. Atrakcją trasy będzie niewątpliwie kładka na rzece Słupi dla ruchu pieszo-rowerowego o długości około 60 metrów i szerokości około 4 metrów. Będzie to kładka pieszo-rowerowa. No i niewątpliwie trasa wjedzie po ciekawych przyrodniczo terenach, ale sama kładka będzie niewątpliwie ciekawą formą przeprawiania się przez rzekę, zwiedzania naszego regionu. Kładka powstanie do końca przyszłego roku, natomiast całość trasy do końca roku 2022. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką rowerową Ustki i Słupska. Wartość projektu na terenie Ustki to 6 milionów złotych. Dofinansowanie dla miasta Ustka to 2 800 000 złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ostatni z 5 budynków socjalnych w Ustce został oddany do zamieszkania, a samorządowcy przekazali pierwsze klucze lokatorom. Na osiedlu powstała także nowa infrastruktura. Dzięki temu zagospodarowano teren po zachodniej stronie miasta w okolicy ulicy Wiejskiej. Budynek wielorodzinny na osiedlu przy ulicy Wiejskiej 6 w Ustce jest dwukondygnacyjny, posiada 12 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni i różnej liczbie pokoi. Łączna powierzchnia użytkowa lokali w budynku wynosi 376 m2. Na osiedlu powstał także nowy plac zabaw. W oddanym do użytku budynku zamieszkają osoby zakwalifikowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Są wśród nich osoby niepełnosprawne, matki samotnie wychowujące dzieci czy osoby wychodzące z bezdomności. Tych mieszkań w ramach tych 4 w sumie inwestycji było ponad 50, także bardzo cieszymy się, że w ten sposób też udało nam się zagospodarować całe osiedle, bo oprócz samych budynków też powstała nowa infrastruktura, oświetlenie, także plac zabaw. Tym bardziej jest to cenne, że możemy tutaj troszeczkę wykorzystać panią Małgorzatę i wręczyć symbolicznie pierwsze klucze. Nadzór nad budową wielorodzinnego budynku przy ulicy Wiejskiej 6 w Ustce pełniło Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jako inwestor zastępczy. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2 200 000 zł, w tym zagospodarowanie terenu oraz plac zabaw kosztowały ponad 250 000 zł. Miasto uzyskało natomiast bezzwrotne dofinansowanie na budowę mieszkań z funduszu dopłat realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie ponad 631 000 zł. Podobnie na pozostałe budynki socjalne przy ulicy Wiejskiej i Darłowskiej Ustka pozyskała bezzwrotne dofinansowanie z funduszu dopłat. Łącznie w ramach powyższych działań wybudowano 54 mieszkania. Koszt inwestycji wyniósł ponad 6 300 000 zł, a dofinansowanie wyniosło blisko 1 800 000 zł. Na tym kończymy ostatnie tegoroczne wydanie magazynu Usteckiego. Życzymy Państwu, by ten stary rok, który niebawem pożegnamy, zabrał wszystkie smutki, jakie przyniósł i odszedł w zapomnienie. A nowy rok niech pozwoli Państwu odetchnąć, cieszyć się zdrowiem i powrotem do normalności. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w nowym roku.